A ja chciałam porozmawiać w tej pierwszej części o reakcji premier Beaty Szydło na kataklizm, który miał miejsce w czasie długiego weekendu. No, najbardziej takim reprezentatywnym przykładem jest wieś Rytel, która została bardzo dotknięta przez ten kataklizm. Mieszkańcy narzekali, że nie dostali od rządu pomocy. Spodziewali się, że pomoże im wojsko, ale też okazało się, że tutaj są rozmaite problemy. Dopiero wczoraj tak naprawdę przedstawiciele rządu pojawili się w okolicy wsi Rytel. Opozycja zarzuca opieszałość rządowi. Na ile te zarzuty waszym zdaniem są słuszne? To może zacznę od Aleksandry. Myślę, że są bardzo słuszne, jeżeli przedstawiciele rządu potrafią na sygnale gnać do ojca Rydzyka, rozbijając samochody albo gdzieś indziej, to nie widzę powodu, żeby nie mogli dojechać do ludzi poszkodowanych. Zwłaszcza, że kiedy rządziła Platforma, to PiS bardzo krytycznie oceniał wszystkie akcje pomocowe Tuska i jego rządu w czasie innych kataklizmów. Tam były powodzie, trąby powietrzne. Więc wydaje mi się, że miał szansę wykazać się. No, przybycie kilka dni później pokazuje, że wcale ten suweren i ten zwykły człowiek nie jest tak bardzo ważny dla tej władzy. To jest jedna rzecz, a druga, no wojsko. Wojsko nie dojechało, bo wojsko szykowało się do wielkiej parady, która kosztowała chyba około 1 000 000 zł. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.